Proszę Państwa, o czym innym miałem mówić, przepraszam bardzo. Yerbę zrobiliśmy, tatuaże obsłużone, o buty Państwo pytają, ja już nie mogę tego słuchać, jest zimno, mam buty, ale z czego te buty, Panie Wojtku? To było pytanie, które padło dzisiaj przed wejściem do samolotu. Ja już przechodziłem przez tę bramkę kilkakrotnie. W Stanach Zjednoczonych są parki narodowe, na przykład na Florydzie Park Everglades. Tam są aligatory. Jak się zwierzę zamknie w parku narodowym, to po jakimś czasie jest go za dużo. W tej chwili mamy na północy Polski problem z bobrami, bo są pod ochroną. Jak się zaczyna chronić zwierzęta, zawsze prędzej czy później będzie ich plaga, jeśli się skutecznie chroni. Więc na Florydzie dwa razy w roku można pojechać do parku Everglades, wykupić licencję i zastrzelić tyle krokodyli, ile Państwo są w stanie zastrzelić w ciągu jednej nocy. Około 10 lat temu pojechaliśmy z kumplami do Everglades, zabrali mnie, wykupili licencję, $70 normalna, 110 krokodyle w parku. Każdy z nas zastrzelił ile mógł, warunek jest jeden. Park żąda, żeby te zabite zabrać i zutylizować. Więc zabraliśmy, część poszła na mięso do restauracji, a część poszła do szewca. Więc kiedy w tych butach przyjechałem do Unii Europejskiej, to miałem fakturę od szewca i fakturę z Parku Narodowego. Mimo tych faktur zostałem zatrzymany pod groźbą 5 lat więzienia, gdyż aligatory są pod ochroną w Unii Europejskiej. Zadałem celnikowi głupie pytanie. A gdzie aligatory występują w Unii Europejskiej? Nie występują. A proszę pana, czy aligatory są na wymarciu? Proszę pana, nie wiem. To ja panu powiem, nie są. Dlaczego zwierzę, które nie jest na wymarciu, jest pod ochroną na terytorium, na którym go nie ma? To terytorium trzeba zmienić. Ja uważam, że to terytorium trzeba pokroić z powrotem na roztropne kawałki narodowe, a Unię Europejską zlikwidować jako głęboką pomyłkę.